Któż z nas nie lubi dostawać prezentów? Wszyscy je kochamy. Dziś popytamy mieszkańców Łukowa o to, jakie prezenty sprawiają największą radość i czy są trafione. Cześć dziewczyny, mam pytanie. Słuchajcie, lubicie dostawać prezenty? Jasne. No, wszyscy lubią. To ja lubię. Czy lubi pan dostawać prezenty? No, oczywiście. Tak, ogólnie to miłe jest, jak ktoś mi wręcza prezent. Bardzo, jak każdy chyba. A może woli pan dawać je? Czy woli pan je otrzymywać? Znaczy, faktycznie troszeczkę teraz czasy się zmieniły. Im starszy jestem, tym bardziej chyba wolę dawać. Tym bardziej, że mam komu. No, też lubię dawać, jeżeli jest ku temu okazja. Lubię dawać, ale lubię i dostawać. Otrzymywać. Zdecydowanie? No oczywiście. A wolisz dostawać czy otrzymywać? I to, i to. Dostawać i otrzymywać. Dostawać czy dawać. I to, i to. A jakie prezenty sprawiają panom największą radość? Niespodzianki. A takie, które są niepowtarzalne. Na przykład co może być takiego? Podpowiedzmy naszym widzom. Co to może być niepowtarzalnego? Od kogo prezenty? Od żony, od tego, czy... Od żony niech będzie. No, takie coś, żeby dawało spokój. A jakie prezenty sprawiają najwięcej radości? Ojej, nie wiem. Ubrania? Wymarzone oczywiście. A jakie to są wymarzone prezenty? Ojej, wstydzę się. Aż takie prezenty? No może nie. A powiedz mi, dostajesz trafione prezenty od świętego Mikołaja, czy nie? Trafione. Znaczy różnie to bywa. Właśnie. Czasami się zastanawiam, że lepiej pewnie dać pieniążki, żeby dana osoba sobie sama kupiła prezent. A powiedzcie mi, co chcecie dostać w tym roku od świętego Mikołaja? Nie wiem. Jakiś taki wymarzony prezent. Grę. A jaką grę? Na Xboxa. Buty. I książkę jakąś. Jakąś ciekawą książkę. Właśnie taką jakąś płytę. Szczególnie właśnie Rubika. I to by mnie, to byłby taki prezent, który po prostu by mi zapadł też w pamięci. Na pewno nie rózgę. Zdarzały się takie prezenty? Może być samochód. A zdarzały się takie prezenty typu rózga? Ja byłem mały. Milion dolarów i Ferrari. Nierealne marzenia, ale życzymy spełnienia ich, nie? Najlepsze byłyby jakieś niespodzianki, nie? Najlepsze prezenty, niespodzianki. W ogóle wierzysz w świętego Mikołaja? No jak nie, tak. Wierzysz. No trzeba wierzyć. Tak w cudzysłowie powiedzmy to. Wierzę. Nie. Nie, nie, nie. Może jednak. Nie. No pewnie. Jak najbardziej. No ktoś musi te prezenty chyba rozdawać. Cześć. Pyszny Mikołaj. Pyszny Mikołaj. To jaki prezent zapadł ci najbardziej w pamięci? Ja wiem, no prawo jazdy chyba. Kurs na prawo jazdy dostałem, nie? Na osiemnastkę. Ale to był na osiemnastkę, nie był wielkanocny, nie? Znaczy w sumie urodziny mam w Wigilię, nie? Czyli podchodzi praktycznie. Tak, to jeden ten sam. No to jak byłem taki malutki i dostałem takiego fajnego misia. I do tej pory pan to wspomina. Tak, jest. No to Lego. To był taki drobiazg, to był zegarek. Zegarek. I to było na święta, pod choinkę. No. Pierwszy prezent jaki ulubiony był to klocki. A ty? Misio. No klocki. Jest taki prezent, który zapadł wam szczególnie w pamięci? Ja sobie nie przypominam. Ale chyba kiedyś dostałam taką złotą bransoletkę, która mi się teraz bardzo podoba, którą noszę ciągle. A ty? A jak ja byłam mała, to dostałam Like a Baby Born. To było moje marzenie. Ojej, hulajnoga. Hulajnoga, to, tak, to było super prezent. To, że dostałam właśnie takie słowo, kartkę świąteczną, właśnie takie, co mnie zdziwiło też, bo osoby, której właśnie nie lubiłam, to mi właśnie wręczyła taką kartkę, żeby po prostu mi podziękować. To właśnie najmilej mi się zrobiło. Prezent, który mi zapadł w pamięci, no to w tym roku. I co to było? Bransoletka. No.
bo którą, wcześniej, którą miałam, to mi mój piesek mojej córki zerwał mi i córka mi zrobiła niespodziankę i na Mikołajki kupiła mi bransoletkę. Tak, teczkę od mojej przyszłej żony, to pamiętam, taką torbę, teczkę. I to był trafiony prezent. Tak, tak, no bo to była moja dziewczyna. A wy jakie prezenty lubicie dostawać najbardziej? Życzymy wam trafionych prezentów i oby święty Mikołaj o was nie zapomniał. Chciałabym pozdrowić cały Łuków, moich nauczycieli i też moją grupę studencką z UPH. No, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki i kolegów. Całą moją rodzinę i przyjaciół z klasy. Ja również. Swoją rodzinę, swoich przyjaciół, swoje gimnazjum i British, z którego wracamy. Tak, właśnie, z szkoły. Pozdrawiam całą Kościuszkę. No, całą rodzinę, dzieci, męża i rodziców. No oczywiście, moją rodzinę, Monikę, zięcia Mariusza, wnusie Gabrysie, syna, który jest bardzo daleko i bardzo rzadko do mnie przyjeżdża, Łukasza, no i moją córkę, która ze mną mieszka, Małgosię.